Witam Was w sklepie modelarskim Mercelipol. Dziś na półkę trafia model wykonany w całości w technologii druku 3D. Jest on dostępny w trzech wersjach. Wersja kitowa, pozwalająca na zbudowanie płatowca i wyposażenie go we własnym zakresie. Wersja ARF, pozwalająca na zbudowanie płatowca oraz wyposażenie go z zestawu będącego w pudełku. Oraz wersja RTF, wyposażona dodatkowo jeszcze w zestaw nadawczo-odbiorczy, czyli aparaturę do zdalnego sterowania. Coś dla modelarzy, którzy dopiero zaczynają przygodę z tego typu statkami powietrznymi. Długość modelu to 807 mm, jego rozpiętość wynosi 992 mm, obciążalność powierzchni to 50,9 dm². Masa pustego modelu, konkretnie tego egzemplarza, wyszła nam 678 gram. Masa do startu wyposażonego już w baterię i wszystkie pozostałe elementy to 970 gram. Masa maksymalna do lotu nie powinna przekraczać 1170 gram. Minimalna prędkość, która pozwala bezpiecznie wylądować oraz starty, to 30 km na godzinę. Maksymalna prędkość uzyskana na zestawie napędowym GT wynosiła 205 km na godzinę. Do tego zestawu przygotowaliśmy dwa zestawy napędowe, wersja standard dla modelarzy początkujących, no i wersja GT dla tych, którzy chcą ścigać się po niebie. Nie przedłużając, zapraszam Was na relację z budowy. Rozpoczynamy budowę naszego Mustanga. Na stole mamy już poszczególne elementy naszego modelu, wykonane w technologii druku 3D. Omówimy sobie warsztat, narzędzia i materiały, jakie wykorzystamy przy budowie tego modelu. Będziemy potrzebować ostry nóż, może być taki jak ten z wymiennymi ostrzami. Będziemy potrzebować również lutownicę, która pozwoli nam pozbyć się niechcianych elementów, nieco większych. Będzie to łatwiej zrobić właśnie lutownicą niż rzeźbić na przykład nożem. Do sklejania wykorzystamy klej cyjanoakrylowy o średniej gęstości i głównie tym klejem będziemy kleić nasze elementy. Do usuwania ubytków w naszym modelu wykorzystamy nieco gęstszy klej cyjanoakrylowy. Aby ta spoina szybciej nam odparowała, szybciej wiązała, użyjemy przyspieszacza. Jeżeli tych ubytków będzie więcej, chcielibyśmy coś lepiej poprawić, warto zastosować również żywicę epoksydową 5-minutową. Ona bardzo fajnie się sprawdza przy tego typu konstrukcjach. Jako elementy ścierne do obróbki warto wykorzystać kostki ścierne z papierem o gradacji 180-200. Dla tych, którzy chcieliby model nieco lepiej wykończyć, pokażę, jak wykorzystać do tego szpachlówkę modelarską marki Tamiya. Bardzo fajnie się ona sprawdza, bardzo się fajnie tym pracuje, szybko schnie i mamy bardzo fajne efekty. Później już po wyszlifowaniu, przed samym malowaniem warto zastosować podkład też do modeli plastikowych. On również bardzo fajnie się sprawdza. Tak wyposażony warsztat w zupełności wystarczy nam do tego, żeby ten model bardzo porządnie zbudować, złożyć i cieszyć się świetną zabawą. Nie zwlekajmy, rozpoczynamy budowę. W pierwszej kolejności będziemy montować lotki. Przygotujemy sobie te lotki. Tak one wyglądają. Jak widzicie, wstępnie już je tutaj troszeczkę oszlifowałem. Widać te ślady szlifowania. Niestety ten materiał, który dostajemy z drukarki, on nie jest idealnie gładki. Trzeba troszeczkę tutaj poświęcić czasu, żeby to przygotować. Lotka składa się z dwóch elementów, które będziemy sklejać w miejscu popychacza. Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście tutaj tą stronę też trzeba dobrze podszlifować, tak żeby ten klej dobrze spenetrował to miejsce i żeby to ładnie się skleiło. Jak to robimy? No, najlepiej właśnie wziąć kostkę ścierną tego typu i na stole możemy spokojnie sobie to ładnie wygładzić. Warto tutaj dodać, że podczas druku maszyna nakłada te kolejne warstwy w ten sposób, linia za linią. Więc jeżeli będziemy szlifować w tą stronę, tak jak tu pokazuję, w takim przypadku będziemy ścierać materiał, ale nie zlikwidujemy tych wszystkich rowków i takiej porowatości tego wszystkiego. Warto w takim przypadku przetrzeć tą lotkę właśnie poprzecznie, czyli w ten sposób. Oczywiście nie jest to konieczne, tak jak już wspomniałem wcześniej, w zasadzie model można bez szlifowania skleić i on też będzie latał, ale żeby to wszystko ładniej wyglądało,
Chcę tu pokazać, że da się to zrobić naprawdę fajnie. Ważne jest dopasowanie. Przed samym sklejeniem trzeba przyłożyć to wszystko do stołu, zobaczyć, czy równo przylega, czy nie ma problemów, czy coś nie odstaje. Jeśli jest wszystko ok, będziemy kleić. Co jeszcze? Zanim przykleimy, warto wziąć troszeczkę taśmy papierowej i pod miejsce klejenia w ten sposób podłożyć sobie. Dlaczego? Dlatego, że jak ten klej odrobinę nam wycieknie, to zawsze będzie nam łatwiej oderwać ten klej z taśmą klejącą i potem tą taśmę wyczyścić, niż w jakiś tam sposób od tej deski montażowej to odrywać, co może się skończyć tym, że albo oderwiemy kawałek deski, albo rozpadnie nam się lotka. Niestety klej dosyć mocno będzie to trzymał. Bierzemy odrobinę kleju cyjanoakrylowego. Nanosimy nie za dużo, staramy się, żeby to w miarę równo się naniosło. Wystarczy z jednej strony. Przykładamy. Można tutaj użyć przyspieszacza. Spokojnie można zostawić to teraz do wyschnięcia. Jest w porządku. Tak samo przygotowujemy drugą stronę, czyli znowu trzeba troszeczkę oszlifować. Ja już wspomniałem, że zrobiłem to wcześniej. Widzicie, jest to troszeczkę zmatowione tutaj. Jeśli jest gotowe, to tak samo smarujemy odrobiną kleju. Nie za dużo tego kleju, tak żeby to za bardzo nie wyciekło. Uważać trzeba na palce. Klej cyjanoakrylowy lubi się przyklejać do palców. Uważajcie też na opary. One są bardzo szkodliwe. Warto tutaj jakąś maskę założyć. Widzicie, trochę więcej kleju dałem i niestety jest wyciek. Nie przeszkadza to. Zaraz potraktujemy to ładnie papierem ściernym i będzie gotowe. Dobra, mamy już dwie lotki sklejone. Zajmiemy się teraz sterem głębokości, sterem wysokości. Tego wcześniej nie przygotowywałem tutaj, po to, żeby Wam pokazać. Następnie papier ścierny, podobnie jak wcześniej. Tak jak wspomniałem, warto kostek używać. One są proste, w związku z tym mamy pewność, że zbieramy z całej powierzchni. Nie zrobimy żadnych górek, dolin. Tak samo z tej strony. Warto sprawdzić, czy wszystko pasuje, jak widać idealnie. Jeszcze tylko kwestia zmatowienia tej powierzchni styku. Można troszeczkę mniejszą gradacją papieru, żeby tylko delikatnie przeszlifować, zmatowić tą powierzchnię klejenia. Sprawdzamy, pasuje. Jeżeli jest wszystko w porządku, możemy zabrać się za klejenie. Naprawdę niewiele tego kleju, tak żeby nie było tych wycieków za dużo, bo sobie pobrudzimy wszystko. Potem będzie więcej szlifowania. No i tak jak wcześniej, również przyspieszaczem odrobinkę. Jak i z drugiej strony. Powinno się bardzo ładnie trzymać. No i tutaj mamy kolejną część naszego steru. Ta sama zasada. Też trzeba przeszlifować krawędź, którą będziemy kleić. Dopasować, czy wszystko się zgadza rozmiarowo, czy nie ma żadnych problemów. Jeśli jest ok, smarujemy klejem. Klej CA średni w zupełności wystarczy tutaj i sklejamy. Jeśli jest, znowu aktywator, przyspieszacz z jednej strony, z drugiej. No i pozostawiamy na chwilę dłużej, żeby sobie to podeschło. I w zasadzie ster wysokości jest już sklejony, jak i lotki, które były przed chwileczką
klejone. Lotki, jak widzicie, wymagają troszeczkę jeszcze obróbki, troszeczkę szlifowania. Ja na przykładzie właśnie lotki pokażę, jak użyć tutaj szpachli modelarskiej. Myślę, że będzie to dobry przykład, ale zanim jeszcze nałożymy szpachlówkę, warto wszystkie odstające elementy, te resztki kleju, to wszystko, co pod palcem czuć, warto to jeszcze poprawić, przeszlifować. Tak przygotowane lotki możemy w tej chwili troszeczkę podszpachlować. Nie będziemy to robić z całej powierzchni. Generalnie skupimy się na tej części ostatniej, tu gdzie te braki są troszeczkę większe, to gdzie to trochę gorzej wygląda i później po nałożeniu farby nie będzie to zbyt ładne. Podobnie jest w drugiej lotce też. W zasadzie wystarczy tylko odrobinę tej szpachlóweczki pod koniec nałożyć. Po to, żeby zniwelować te wszystkie tutaj zagłębienia. One są naprawdę niewielkie, w zasadzie wyczuwalne pod światło, widoczne pod światło, wyczuwalne pod palcem, ale na pewno pod farbą będzie to widać. Wykorzystamy do tego szpachlówkę tego typu. Tak ona wygląda. To jest gotowa masa szpachlowa, nie trzeba tutaj niczego mieszać, nic kombinować. W zasadzie wyciskamy stópki i nakładamy. Pamiętajcie też o tym, żeby wstępnie te lotki troszeczkę przetrzeć, nawet wystarczy ręką, żeby ten pył ze szlifowania, żeby się go po prostu pozbyć, tych luźnych elementów, żeby ta szpachlóweczka też ładnie się trzymała. Ja będę tutaj wykorzystywał zwykły nóż modelarski, nie trzeba tutaj żadnych dodatkowych narzędzi, ale jeśli ktoś chce to zrobić naprawdę fajnie, porządnie, nie brudzić sobie noża, to równie może to wykorzystać do tego jakąś szpachlówkę taką typowo metalową przeznaczoną do tego. Ważne jest to, żeby nie nakładać tego bardzo, bardzo dużo. Wystarczy naprawdę odrobina. Jak widzicie, nakładam w zasadzie na czubek noża i delikatnie nanoszę na całą powierzchnię. Lepiej czasem nałożyć to 2-3 razy niż raz za grubo. Po prostu szkoda materiału. Poza tym warto wiedzieć, że no, ten model będzie latał. Nie należy też go zbytnio obciążać. Szpachlówka bardzo szybko schnie. W zasadzie po 5 minutach będzie gotowa do szlifowania. Dobrze. I pozostawiamy w ten sposób zaszpachlowaną lotkę do wyschnięcia. Pamiętajcie, że w zasadzie zeszlifujemy prawie 90% tej powierzchni, także ta szpachlówka tylko zostanie w tych rowkach. W sumie głównie dlatego, żeby dbać o masę. No nie możemy tutaj przekroczyć maksymalnej masy do startu. Zobaczmy, czy te nasze lotki wyschły. To prawie są gotowe. Myślę, że jeszcze im chwilkę pozostawimy, ale żeby czasu tutaj nie marnować, to kolejnym elementem, jakim się zajmiemy, to będzie nasz nawiew powietrza. Tak on wygląda. Jak widzicie, również mamy tutaj ślady po druku. Nie wygląda to zbyt ładnie. I znowu można pozostawić, ale dla tych, którzy chcą uzyskać nieco lepszy efekt, polecam po prostu zeszlifowanie tego, wygładzenie tego właśnie papierem ściernym. No spróbujemy to zrobić, zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że 180 w zupełności wystarczy. Tutaj jest jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli za bardzo nam się nie chce ten materiał zbierać, to trzeba zobaczyć, czy nie jest przypadkiem już za ciepło. Tworzywo sztuczne pod wpływem temperatury zaczyna się, zamiast ścierać, tak dziwnie wałkować.
Warto wtedy albo zmienić miejsce szlifowania, albo po prostu dmuchnąć lub przechłodzić to. Nawet wodą też nie będzie to przeszkadzać. No i w zasadzie mamy już gładki element. Nie będę go szpachlował z tego względu, że ta część i tak znajduje się pod spodem modelu. Ona podczas lądowania będzie dosyć często narażana na różnego rodzaju wgniecenia, porysowania, więc moim zdaniem nie ma sensu tu dodawać tej masy. Wystarczy, żeby to po prostu było gładkie. Jak później to polakierujemy farbą, to w zupełności myślę wystarczy. Warto tutaj dopasować od razu element zamykający naszą kabinę, tak on tu wygląda. Jego miejsce znajduje się w tym miejscu. Tak to powinno być i w momencie blokowania będziemy sobie wyciągać ten element i blokować nasz model. Trzeba zobaczyć, czy to w miarę luźno wychodzi, tak żeby nie było problemów. Tak to powinno wyglądać. To, co jest jeszcze istotne, to to, żeby ten element zmatowić z tej strony. On tą częścią będzie przylegał do płata. Także jeszcze przeszlifujemy ten element. No i w zasadzie już jest gotowy do tego, aby go przykleić do modelu. Zostawmy go na razie na boku. A w międzyczasie zajmiemy się sklejaniem naszego kadłuba. Wszystkie elementy w zasadzie będziemy kleić w ten sam sposób. Musimy odnaleźć w naszym pudełku, w naszym zestawie kolejne elementy naszego kadłuba. Tak to one mniej więcej wyglądają. To jest pierwsza część, to jest kolejna, czyli druga. Trzeba je najpierw spasować, zobaczyć, czy pasują. Jeżeli jest wszystko w porządku, będzie trzeba zmatowić delikatnie tą powierzchnię, którą będziemy smarować klejem. Znowu bierzemy papier ścierny. Pamiętajcie o tym, że zawsze z jednej strony wystają jakieś zaczepy, tak żeby łatwiej można było spasować. Więc trzeba to tak zeszlifować, żeby nie zniszczyć tych zaczepów. Przykładamy, jeżeli jest w porządku, to zabieramy się do smarowania klejem. Teraz jeszcze zobaczę, którą stronę będzie mi łatwiej. Myślę, że tą. No i mamy nasz kadłub sklejony. I tak przyklejamy poszczególne elementy, aż uzyskamy całość. Tutaj przygotowałem wcześniej jeszcze jeden element. Jest to nasz tylna część tego naszego kadłuba. Pamiętajcie, że jeżeli nawet nam coś nie wyjdzie równo, to zawsze można wziąć, delikatnie podszlifować, żeby krawędzi, lub właśnie oczyścić klej, którego też mogło być odrobinę za dużo. No i tak postępujemy wszystkimi elementami, aż powstanie nam cały kadłub. Tak wygląda model po sklejeniu. Jak widzicie, już go trochę wstępnie oszlifowałem. Będę jeszcze nad tym pracował tutaj, żeby to trochę dopracować lepiej, żeby nie było tego widać pod farbami. Ale to, co jest istotne, to jest, znajduje się pod spodem. Zajmiemy się teraz wycinaniem otworów na skrzydło. Tutaj będziemy musieli usunąć ten element. Wykonamy to lutownicą oraz tutaj ten element w tym miejscu po to, żeby mieć lepsze chłodzenie dla naszego zestawu napędowego. Tak to powinno wyglądać. I mamy dostęp do wnętrza. Tu nam się od razu pokazały wszelkiego rodzaju zaczepy i uchwyty, którymi będziemy później kable przeprowadzać. I jeszcze wytniemy tutaj ten element na chłodzenie. A myślę, że wyszło całkiem nieźle. I tak przygotowany kadłub w zasadzie jest gotowy do tego, aby w nim zamontować skrzydło oraz pozostałe elementy. Do niego jeszcze wrócimy, dlatego że pokażę Wam, jak przykleić tutaj statecznik
poziomy. Te elementy jeszcze leżą cały czas na stole gotowe, ale w tym momencie zajmiemy się samym skrzydłem. Na stole znalazły się już poszczególne elementy naszego skrzydła. Skrzydło składa się z dwóch połówek, a każda z nich została podzielona jeszcze na 3-4 elementy. Ten jest ostatni. Sklejamy je bardzo podobnie. Również możemy tutaj pewne elementy troszeczkę usprawnić, przeszlifować. Jak widzicie, nie wszystko jest tutaj idealne, no ale tak właśnie wyglądają modele tego typu. Pamiętajcie o tym, że powierzchnia skrzydła z tej strony do klejenia zawiera te wszystkie wpusty. Jak będziecie szlifować, to w taki sposób, żeby właśnie tych wpustów nie uszkodzić, bo potem będzie nam to bardzo ciężko spasować. Jak widzicie, w tej chwili praktycznie to skrzydło bardzo ładnie przylega, pasuje. Nie trzeba tutaj za wiele kombinować. Ja to wcześniej przygotowałem, oszlifowałem, w tej chwili tylko zajmiemy się samym klejeniem. Smarujemy tak jak kadłub, podobnie wszystkie elementy klejem cyjanoakrylowym średniej gęstości. No i to samo robimy z drugą stroną. Z tej strony, jak widzicie, mamy gniazdo na serwo. Zajmiemy się tym nieco później. Po sklejeniu obu połówek znowu możemy je zostawić takie, jakie są, ale dla tych bardziej skrupulatnych, no i przede wszystkim zachęcam do tego, żeby trochę lepiej do tego podejść, trochę lepiej to dopasować. Te wszystkie właśnie garby, które tutaj gdzieś niegdzie się pokazują, dokładnie to wyszlifować, przygotować. Dobrze, mamy sklejone dwie połóweczki skrzydeł. Tak one wyglądają po sklejeniu. Można je jeszcze tutaj troszeczkę doszlifować, tak żeby to lepiej wszystko wyglądało. Ale tym zajmę się nieco później. W tej chwili pasuje je razem skleić. Znowu przykładamy równo, smarujemy klejem, kleimy. Prosta sprawa. Zwróćcie uwagę na dwa takie wystające elementy. Je trzeba będzie nieco później obciąć. Tymi dziurkami, które tutaj ładnie wyjdą, ja to może tak pokażę, będą wystawać przewody z serwomechanizmów. Dodatkowo jeszcze możemy usunąć wszystkie te tutaj elementy. One są niepotrzebne, są to tylko nadlewki związane z produkcją, czyli żeby nam w trakcie drukowania ten element lepiej trzymał się stołu, tak to po prostu zostało tutaj uzupełnione. Także śmiało można te wszystkie elementy tutaj z środka powyjmować. Bez problemu to wychodzi. No i potem sklejamy jedną część do drugiej. Po szlifowaniu skrzydła czas przykleić zapięcie. Tak to wygląda. Ja już tu wcześniej przeszlifowałem ten element, żeby ten klej się lepiej trzymał. Ważne, żeby to zrobić w taki sposób, aby było to idealnie w środku. To jest dosyć istotne, dlatego że jeżeli nie zrobimy tego dokładnie w środku, będziemy mieć problem z tym, że nasze skrzydło nie będzie prostopadłe do kadłuba. Może w takim przypadku nasz model latać niezbyt ładnie. No jak widzicie, mocowanie przyklejone, gotowe. Kolejne zadanie, którym się zajmiemy, to będzie wklejenie naszego statecznika poziomego do kadłuba. Na statecznik składa się z dwóch elementów. Tak one wyglądają z tej strony. Podobnie jak wszystkie elementy, trzeba odrobinę przygotować, przeszlifować, dopasować. Patrzymy, czy to pasuje w miarę dobrze. Ważne jest to, żebyście zwrócili uwagę, że statecznik ma wejście na zawiasy w tym miejscu.
I ważne jest to, aby ta górna część tego zawiasu, widzicie, on jest wyżej, była tak jakby u góry naszego statecznika. Czyli tak to powinno wyglądać. Widać to? Tak to powinno wyglądać. I tak wklejamy z obu stron, żeby się nie zdarzyło tak, że przykleicie odwrotnie. Czyli w ten sposób. Tak być nie może. Wklejamy to w ten sposób. Tak powinien wyglądać prawidłowo wklejony statecznik. Mamy tu jeszcze pozostałości kleju, ale to wszystko ładnie zaraz będzie można zeszlifować. No i na sam koniec zajmiemy się statecznikami, zajmiemy się lotkami, sterem wysokości, a w zasadzie wklejeniem zawiasów. W zestawie znajdziemy taką tasiemkę, tak ona wygląda. Jest to folia specjalnie zmatowiona po to, żeby się lepiej udało kleić. Wystarczy ją nieco na rogach przyciąć w ten sposób. Ona wtedy odrobinę głębiej nam wejdzie w te szczeliny tutaj. No tak to powinno wyglądać. Trzeba posmarować klejem. Smarujemy tylko sam koniec tej tasiemki. Podczas wkładania ten klej sam się rozprowadzi. Nie trzeba tam więcej za bardzo smarować. O, tak to wygląda. Potem obcinamy, wystarczy o gdzieś tyle, będziemy później dopasowywać z drugiej strony. No i ten sam element też docinamy na brzegach i tak wklejamy w każdy element. Identycznie postępujemy z lotkami. W późniejszym etapie będziemy to wklejać do naszego modelu. No i mamy już przygotowane nasze lotki i ster wysokości i będzie można je wkleić w skrzydło i statecznik poziomy. No to lecimy dalej. Mamy przygotowany statecznik wklejony do modelu, mamy ster wysokości, tak to wygląda. Ja tu jeszcze odpowiednio skróciłem te zawiaski, przyciąłem krawędzie, żeby to łatwiej mi pasowało. No i zanim posmarujecie to klejem, pasuje dokładnie sprawdzić, czy na pewno się mieszczą, żeby nie było za dużych szczelin. Przekładamy i próbujemy. Wkładamy wycięcia. Pamiętajcie, żeby wszystkie trafiły. Trzeba się troszkę tutaj pobawić, podopasowywać to wszystko. I sprawdzamy. Mniej więcej tak to powinno wyglądać. Ta szczelina tutaj powinna być minimalna. No i przede wszystkim bez problemu powinno się to przemieszczać w górę i w dół o te kilka stopni, tak żeby ten ster był też działający, nie za sztywno. Pamiętajcie, że przy wklejaniu tych zawiasów klej nie może nam wypłynąć ani na statecznik, ani na element, którym sterujemy, czyli tą naszą powierzchnię sterującą. I podobnie robimy to z lotkami. Zwróćcie uwagę, że lotki są symetryczne i żeby ich nie pomylić. Oczywiście trzeba wszystko ładnie dopasować, podocinać te zawiasy. Tak to powinno wyglądać, ten element powinien dokładnie pasować. Zwróćcie uwagę, żeby się nie ocierały, tak? Czyli jeżeli mamy nawet ten niewielki luz, o tak jak widać teraz na boki, to przy wklejaniu zwróćcie uwagę, żeby mniej więcej wycentrować tą lotkę
tak aby przy poruszaniu się do góry i na dół nie ocierała o boki. W skrajnym przypadku, jakby się nie udało, zawsze można tą krawędź jeszcze doszlifować, ale postarajcie się to zrobić dokładnie. Identycznie będzie to wyglądało z drugiej strony. Też trzeba to ładnie dopasować. Mam nadzieję, że się uda. O, właśnie tak. Szczeliny jak najmniejsze zawsze zostawiamy. No i w zasadzie wszystko. Zostało nam teraz jeszcze złożyć model. W zasadzie klejenie zakończyliśmy. Teraz wystarczy założyć skrzydła i kadłub. Jak to robimy? Mamy nasz kadłub już sklejony, założony ster wysokości, statecznik, wszystko już jest gotowe, powycinane otwory. Bierzemy skrzydełko i próbujemy zakładać. No, musimy założyć w taki sposób, aby ten otwór, który tutaj jest widoczny, wszedł o ten tutaj zatrzask. O, tak to powinno razem się ładnie spasować. No i elementem zapinającym jest właśnie ten tutaj. Tak wygląda Mustang po sklejeniu i pomalowaniu. Na początek było trochę szlifowania, następnie nałożyłem podkład, który już wcześniej widzieliście. Kolejny etap to lakierowanie. Wybrałem farbę wareozolu, przypominającą blachę, tak żeby uzyskać właśnie tego typu efekt. Resztę elementów pomalowałem areografem. Czerwona maska czy niebieska kabinka. Czarny marker podkreślił tutaj detale i szczegóły. Na całość nałożyłem jeszcze niewielką warstwę lakieru bezbarwnego, tak żeby to ładnie wszystko zabezpieczyć. Naklejki, które widzicie na modelu, również można dokupić do takich właśnie modeli w naszym sklepie. Bawiąc się w ten sposób, pamiętajcie o tym, aby nie przekroczyć masy maksymalnej pustego modelu. Instrukcja mówi tutaj o tym, żeby nie ważył on więcej jak 670 gram. W tej chwili zostało nam tylko założyć wyposażenie, takie elementy jak silnik, serwomechanizmy, regulatory, odbiorniki. Rozpoczynamy kolejny etap budowy. Na początek zajmiemy się montażem serwomechanizmów do skrzydeł. Wykorzystamy dwa. Ja tutaj zastosowałem dwa serwomechanizmy Tower Pro 9-gramowe. Myślę, że dosyć dobrze się tutaj sprawdzą. Zwróćcie uwagę na to, że obciąłem mocowania i porządnie to zeszlifowałem, żeby było gładkie. Będzie to serwo później wklejane. Co robimy? Spinamy i przedłużamy najpierw to serwo, czyli zakładamy przedłużacz. Zwróćcie uwagę na polaryzację. I tak przygotowany zestaw przekładamy przez skrzydło. Gotowe, druga strona. Również spinam najpierw przedłużacz, zwracając uwagę na polaryzację i przekładam. Serwomechanizmów na tym etapie jeszcze nie wklejamy. Teraz zajmiemy się montażem popychaczy. W zestawie znajdziecie dwa popychacze jednakowej długości i zakładamy je w pierwszej kolejności na lotkę. Od zewnętrznej strony. Powinny pasować dość ciasno. Jedna strona. I druga strona. I pozostało nam jeszcze spiąć skrzydła kabelkiem Y. Również zwróćcie uwagę na polaryzację przewodów. W przeciwnym razie po prostu nie będzie to działać. I gotowe. Po założeniu popychaczy zajmiemy się montażem orczyków. Zakładamy na popychacz orczyk, trzecia dziurka od góry. Następnie orczyk na serwomechanizm. Można sobie tutaj pomóc śrubokrętem. Jeżeli wykonacie to pod kątem prostym, powinno się ładnie ustawić na środku. I to samo z drugiej strony. No i mamy gotowe. Jeszcze serwomechanizmów nie wklejamy ze względu na to, że orczyki nie są przykręcone. W pierwszej kolejności trzeba wszystkie kable spiąć i zobaczyć, czy działa to prawidłowo. Obracamy skrzydło na drugą stronę. Wcześniej wyciągnąłem już przewody.
Spinam je razem kablem Y. I tak jak wcześniej, można podłączyć do serwotestera lub bezpośrednio do odbiornika i przetestować to nadajnikiem RC. Jak widzicie, wszystko jest w porządku, delikatnie jedna lotka jest trochę niżej, można to jeszcze poprawić, ewentualnie później przetrymować. Zaczniemy od przykręcenia orczyków. Trzeba delikatnie wyciągnąć jeszcze serwomechanizm, tak żeby dało się śrubkę wkręcić. Warto tu posłużyć się śrubokrętem magnetycznym, tak żeby ta śruba nam nie spadła. Przykręcamy i odrobiną kleju CA całość tutaj ładnie przyklejamy. I to samo z drugiej strony. No i mamy skrzydło gotowe. Lecimy dalej. Założymy w tym momencie serwomechanizm na ster wysokości. Tutaj uchwyty pozostały na serwomechanizmie. Również trzeba założyć przedłużacz. Tak to powinno wyglądać. Mamy również popychacz, on jest zdecydowanie dłuższy i zakładamy go również w pierwszej kolejności na ster wysokości, następnie na orczyk. Użyję tutaj testera serw po to, żeby ustawić wszystko. Można przytrzymać sobie palcem początkowo. Jeśli wszystko jest ok, ustawiamy na 0. I będzie serwomechanizm można wkleić i skręcić orczyk. No i kadłub przygotowany, gotowy do montażu zestawu napędowego. W naszym modelu zastosujemy zestaw napędowy standard. Składa się na niego silnik 3530 o prędkości KV1400 oraz regulator 30 A. Kostkę montażową oraz śrubki znajdziecie już w zestawie razem z modelem. Zwróćcie uwagę na to, aby zamontować kostkę w taki sposób, by klucz był po stronie kabelków. W ten sposób to ma wyglądać. I odpowiednio skręcić. Tak zmontowany silnik jest gotowy do montażu w modelu, ale zanim to zrobicie, trzeba przetestować, czy silnik obraca się we właściwą stronę, czy nie ma z nim jakichś innych problemów. Podłączamy więc regulator. Do regulatora podłączymy wcześniej już pokazywany tester serwomechanizmów oraz źródło zasilania, w naszym przypadku będzie to bateria. Skręcamy tester serwomechanizmów na wartość minimalną i podłączamy baterię. No i możemy przetestować, czy silnik się obraca. No niestety mamy problem. Silnik obraca się w stronę przeciwną do kierunku śmigła. Co należy zrobić? Musimy zamienić dwa przewody z trzech między regulatorem a silnikiem. Rozłączamy zasilanie. I zamieniamy dwa z trzech przewodów między silnikiem a regulatorem. Podłączamy znowu źródło zasilania. I jeszcze raz sprawdzamy. No i w tej chwili już jest wszystko w porządku. Tak przygotowany zestaw napędowy możemy od razu montować w naszym kadłubie. Zajmijmy się teraz montażem wcześniej przygotowanego zestawu napędowego. W pierwszej kolejności trzeba go przełożyć przez kadłub. Przewody można sobie tutaj zwinąć, żeby było to prostsze. Wkładamy go do środka i przekładamy.
środku mamy uchwyty i zaczepy na te wszystkie przewody i regulator, warto to właśnie wykorzystać. Jeśli będzie za mało, użyjcie tutaj kleju lub taśmy dwustronnej. I tą białą kostkę, do której był silnik przykręcany, wciskamy w konstrukcję modelu. Powinna wejść do samego końca. Zwróćcie uwagę na to, że silnik jest pochylony do dołu i w prawą stronę. Tak powinno to wyglądać właściwie. Trzy wkręty, które znajdziemy w zestawie, służą do tego, aby przykręcić właśnie silnik do kostki. Bierzemy śrubokręt krzyżakowy i skręcamy. Gotowe. W tym momencie zajmę się montażem śmigła razem z kołpakiem. Wykorzystam kołpak gotowy, który również można dokupić do tego modelu w naszym sklepie. Jest to kołpak z tworzywa. W pierwszej kolejności śmigiełko przekładam przez piastę. Następnie zakładam część dolną kołpaka. Całość zakładam na ośkę. Podkładka, nakrętka. Jeszcze dociskam, żeby było jak najmniej luzu i dokręcam kluczem. Dość mocno, żeby śmigło nie chciało odfrunąć. Jeśli gotowe, to przykręcam obudowę kołpaka. No i wszystko gotowe na montaż elektroniki. Został ostatni etap montażu, zajmiemy się w tej chwili uruchomieniem zestawu sterowania. Wykorzystam do tego nadajnik futaby, tak on wygląda. Podłączamy zasilanie, zwróćcie uwagę, aby manetka gazu była na samym dole. Wykorzystam odbiornik też futaby. Do lotki wpinam do kanału pierwszego. Ster wysokości do kanału drugiego. Regulator obrotów razem z zasilaniem do serwomechanizmów wpinam w kanał trzeci. Jeżeli posiadacie inny zestaw, innego producenta, zwróćcie uwagę na instrukcję obsługi, gdzie odpowiednio podpiąć poszczególne kanały, ewentualnie można to zrobić doświadczalnie. Następnie wszystko należy w środku umocować. Są tu odpowiednie klamerki. Jeśli nie wystarczy, polecam zastosowanie kleju na gorąco albo taśmy dwustronnej. Do zasilania wykorzystam baterię 3S 2200 mAh. Jeśli jest wszystko gotowe, sprawdzam jeszcze raz, czy nadajnik ma pozycję zerową dla manetki gazu i podłączam zasilanie. Regulator uruchomił się prawidłowo, składam więc skrzydło. No i sprawdźmy, czy wszystko się udało. Ster wysokości działa, lotki również prawidłowo, nie trzeba niczego zmieniać. No i jeszcze silnik. Również wszystko w porządku pracuje, więc model jest gotowy do pierwszych lotów. Dobrnęliśmy do końca, tak wygląda model już zmontowany, gotowy do oblotu. Pamiętajcie o tym, aby sprawdzić jeszcze, czy masa maksymalna nie jest przekroczona. Przypomnę, powinna wynosić 1170 g. Jeżeli nie przekroczyliśmy tego, bez problemu zmieścimy się w prędkości minimalnej, czyli 30 km na godzinę. W przeciwnym razie trzeba będzie trzymać nieco większą prędkość przy przyziemieniu, no i nieco mocniej wyrzucić go z ręki. Pamiętajcie również o tym, aby przymocować wszystkie elementy dość solidnie do środka, dobrze zamontować baterię, można do tego użyć gąbki, żeby ona porządnie się działa. Zwróćcie uwagę też na to, aby model był wyważony przed startem. Od spodu na skrzydłach znajdziecie punkty środka ciężkości, no i tak trzeba podłożyć palce, żeby odpowiednio model wyważyć. Jeżeli dobrnęliście do samego końca i model wygląda podobnie, gratuluję i zapraszam na relację z kolejnej budowy.